Ile mapek rozegrałem? Chrom, no na razie grałem troszeczkę tymi podziemnymi i troszeczkę, chyba podziemnymi, bo oni tak się chyba nazywają, i trochę nekrofagami. No na razie nie szalałem w tej grze, tak? No dopiero się nadal jej uczę, no Yuhi tym bardziej. Yuhi, ja mam przegrane w tym momencie 12, ja mam 12 godzin w ogóle przegrane, nawet nie wiem kiedy. Nie ogarniam, kiedy ja mam 12, kiedy ja 12 godzin przegrałem, nie? A teraz? Nie, co zrobiłeś? Lepiej teraz? Brzmisz normalnie jak człowiek. Okej, zmieniłem coś. Yuhi, co żeś popsuł? Nic nie popsułem, lepiej brzmi? Co popsułeś, albo co naprawiłeś? Zmieniłem po prostu. Bo myk jest taki, że na kompie, na którym gram, mam podłączony mikser przez Cincha. Żaka, przepraszam. A na kompie, którym streamuję, mam przez USB. Aha. I teraz aktualnie jest drugi klient odpalony TeamSpeaka i... I no tamten jest, nadaje... Czyli standardzik. A tak, no bo jak masz dwa... W sumie może być jakieś sprzężenie albo coś, jak masz dwa kompy podłączone i one się między sobą... Tak bywa, nie? Tak niestety bywa, co tu dużo mówić. Mogę z nim pertraktować? Nie, mogę tylko zaatakować. No to słabo. Szkoda, szkoda. Przydałby mi się jeszcze jeden łowca. Tu mamy osadnika. Idź osadniku i zasiedlaj. Zasiedlaj, bądź płodny i te sprawy. Tylko gdzie tu zasiedlimy sobie? To jest całkiem fajny teren. Dużo nauki. Tylko pożywienia tak trochę słabo. Ale... byśmy mieli dużo produkcji. Bierę. Co jest grane? Czemu nie ma? Pokaż przestarzałe. Brakujące zasoby. Miki, umowa umową, ale czasami można sobie troszeczkę podpromować jeden kanał kosztem drugiego. W przypadku Twitcha to... nie mam znaczy nawet rozmawiać. Lepsza widoczność, skuteczniejsze poszukiwania, odnawianie... syf. Bez szału są umiejętności tej kobiety, nie? Tam tego kolesia w sumie, nie wiem, czy to w sumie jest do końca. To chyba koleś. W ogóle to mógłbym sobie ulepszyć w sumie sprzęt. Jeżeli mam taką możliwość, na przykład dać dodatkowy ruch. Może jakieś inne uzbrojenie. A właśnie, przyglądałeś się temu, jak fajnie się odkrywa mapa, jak idziesz? No tak, tak, no tak się wyrasta ci, nie? Genialna to wygląda. Genialna to wygląda? Tak, genialna to wygląda. To tak wygląda, że genialna wygląda. Nie no, nie no, mówię, pod względem graficznym, technologicznym gra jest naprawdę okej, nie? Nie ma co zbytnio zarzucić tutaj nawet. Boże, co ja robię tym osadnikiem? Mój ty Boże, miałem... Zasiedlaj się. To było bolesne. To było... bardzo... bolesne. Czyli ja tam roś... 25... tego, ja to spoko. Teraz mi bohater wykituje. Przykra sprawa. 1 życia na 172 zostało po walce. O, przykra sprawa, Yuhi, przykra, naprawdę. Ubolewam nad twoim nieszczęściem, strasznie. Nie umieraj, żyj. Jeżeli ty żyjesz oczywiście, żyj, ty piłożerco. Nic nie odkryliśmy niestety. Przykra sprawa. Zaraz umrę. Jezu, Chrom, nie wiem, czy się tak spinasz. Nie dramatyzuj też, tak? Kurde, no to jest gra, my się tego uczymy. Gram na luzie, no nawet się nie spinam tu jakoś nie wiadomo co. Luzuj poślady, naprawdę. Bez przesady, tam nie ma co tam. Nie ma co dać. Przegram to przegram, nie przegram to nie przegram. Tam bez przesadyzmu. I sadyzmu. A, ta nauka wojskowa. Szaman agaczów. Ciekawe. Co to za koleś? On jest od wsparcia. Co on robi, tego nie wiem. W sumie kopalnie odkrywkowe wypadałoby odkryć. Odkryć kopalnie odkrywkowe, a co? Tomato, tometo. No, trzymaj się i papa. Uhuhu, trochę tu tych jednostek. To co? Drogie wszystko. Przykra sprawa. Na co nie wyobrażasz, jakie to drogie wszystko tu jest. Ja w ogóle żarcia nie mam i z każde miasto, jakie się rozwinąć, muszę pył inwestować. Leczenie jednostek też pyłem leczę. Wszystko pyłem robię. Dzieci też pyłem robisz? Tak. Ojej, musi to ciekawie wyglądać. Musi to bardzo ciekawie uchy wyglądać. Nie chcesz wiedzieć, jak to wygląda. No chyba nie. Bardzo prawdopodobne. O Boże, ja bardzo lubię oglądać, jak moski tlami w różne gry, bo czuję wtedy, że ktoś na świecie jest gorszy, kto gra gorzej ode mnie ogólnie. No. Oj, 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 oj. Odwrót, odwrót, taktyczny odwrót. Taktyczny odwrót. Dla mnie coś dobrego robisz na tym świecie. No, kurde. Na coś tacy ludzie jak ja są też przydatni, no. Co tu dużo mówić. O, Androvis tam już wzrosło. Alandris, przepraszam. W sumie, że te nazwy są czasami kosmiczne. A w sumie tu byśmy mieli pożywienie trochę. Chyba, że gdzie indziej byśmy byli w stanie zdobyć pożywienie na przykład. W sumie stąd byśmy mieli tę kurde całą produkcję do przodu. O! I to jest myśl. To miasto rozrosło. Okej. Okay. Trzeba to podbić. Dobra. I teraz mamy jakieś szanse, kurde, przeciwko temu dziadowi. Który naszego. W sumie jeszcze jeden łucznik by się przydał. Jak na mój gust. Co to jest? O, rynek. A nie, to nie jest rynek, co to jest? A! Najemcy, najemniki. Bluszczowąż. Co by tu wziąć? Oprawczyni. Co ty tam robisz, człowieku? Najmuję najemników. Okej. Okay. A, najemników bierzesz? Ale co? Aha, tych bohaterów, tak? Nie, najemników. Jednostki najemne można. Aha, jednostki. No tak, tak, tak. No też można, prawda. Jeszcze nie zainwestowałem w tę technologię, ale to wkrótce. O, kogoś... Aha, tego zielonego odkryłem. W sumie to on mnie chyba odkrył, podejrzewam. Bardziej. Tak to wygląda. Dom ziemi będę potrzebował pilnie, czyli będę musiał się na dół udać, tylko pierw zabezpieczę te tereny. A ja właśnie pertrakturuję z plemieniem. Plemię poinformowało cię, że ich porwani bracia znajdują się gdzieś w Ishmlor. A, Boże, będziemy musieli zniszczyć jedną wioskę. Ishmlor, gdzie jest Ishmlor, Boże? A ja kulitę straciłem przed chwilą. Nawet nie wiem, gdzie ta... Ja nie wiem, gdzie to jest, bo ja mam sporą część mapy odkrytą i w sumie nie wiem. Za przeproszeniem. O, mennica się zbudowała. Ule, będzie hajsów. Niedobrze, niedobrze. Ale będzie hajsów, panie. Tylko ja boję się, że mi kurde ukradniesz moje wszystkie hajsy. Jesteś kradziejem hajsów. W sumie wkrótce ja chyba zima. Hajsu. Ja nie kradnę hajsu. Ja zabieram pył. No, czyli hajsy. Pył. Hajsy. Pył. Hajsy. Wyskakuj z hajsu. W ogóle według tej całej filozofii tej gry pył to jest takie coś, co w sumie nie jest tylko samą sobie walutą, tylko jest jakiś taki specyficznie zapewniający jakieś tam nadnaturalne właściwości, nie? Dla osoby, która go zażywa, używa, coś cokolwiek z nim robi, nie? To według lora, z tego co się orientuję, to kiedyś pyłu nie było na tym świecie, tylko coś się stało i pył się pojawił. Mhm. I pył zmienił te istoty, na przykład kiedyś ci, jak oni się nazywają, ci co ja gram, te badziągi. Spaczeni, czy jak oni tam mają, byli normalnymi ludźmi. Ale zaczęli zażywać pyłu i teraz bez pyłu się obyć nie mogą. Przykra sprawa. Jakby ich tu podejść. Aha, bo to są te dziady, zaraz. Mi w ogóle coś się zbagowało, nie pokazuje, gdzie mogę pójść. Czaisz? W czasie walki teraz. Ale podczas walki czy podczas rozmieszczania? Podczas rozmieszczania. O, zielony ma lekką zazdrość do mnie. Przykra sprawa. Dobra, wszyscy atakować jednego tego stwora. O. Dobrze, że oni są powolni, więc być może zdążę ich ubić, zanim do mnie dojdą. Zasymiluj. Zasymilujemy. A właśnie, bawiłeś się szlakami handlowymi? No właśnie, nie rozumiem, jak ciąłem te szlaki. W ogóle nie wiem, czy one są jakoś automatycznie tworzone, czy co. Nie rozumiem tego kompletnie. Szczerze powiedziawszy, ten bus ze szlaku by się przydał. Tobie to szczególnie. To źle zawiózł. Wiesz, hajs pyłem, tak? Ale... Tobie to już w ogóle by się przydał pył, nie? No ja tylko na pyle jadę. Ja no właśnie, dlatego mówię, że to by się w ogóle pył przydał. Ja bez pyłu banku, dosłownie. Ani bez jedzenia, pyłu... ani leczenia, ani rozbudowy. Bez pyłu nie jesteś sobie. Tak. Zjedz piłnikersa. Jestem uzależniony. Jaki ty masz kolor? Czerwony? Czerwony. Eee. To tu jesteś. To tu jestem. No patrz. Co to jest za rejon, kurde? O, znalazłem ten rejon, który miałem chyba podbić i teraz... Czy podbić? Tak, Jumper, będzie pisał Endless Space, bo tej gry nie ma dodane jeszcze na hitboxie, niestety, w bazie danych. Tego jest w tytule napisane Endless Legend. No, jeszcze jedną walkę będę robił, nie obraź się. Weź na automacie i idź. Ale muszę, to są stare takie bitwy, że no niestety na automacie ich się nie wygra. Wiesz. No przepraszam, no już, już. Wiesz, to specjalnie robisz. Ty w szok. Weź szok. Tak, tak. Muszę dwa przerośnięte lwy morskie pokonać. O, jak ładnie z góry atakują. Milusia. No, moskit ma. Co ma? Wojnę. Ty masz jeden czy dwa tereny? Dwa. Ja potrzebuję jeszcze te dwa tutaj tereny. Nie, ten jeden, to jest jeden teren, to jest taki... Jarzyna, no bo ogólnie to jest to całe uniwersum, to Endless Legend to jest uniwersum Endless Space, więc są rasy... Znaczy, ja do końca... Jak mi ciaknęli! Ojej, ojej, o mamo. Co ja chciałem powiedzieć? Endless Legend to jest to samo uniwersum. I mi się wydaje, że długo wygląda więcej tak, że te wszystkie rasy nagle wylądowały prawdopodobnie na tej planecie. Minęły wieki, oni zapomnieli o swojej przeszłości i teraz tak to wyszło, jak wyszło teraz, nie? Ja bym to powiedział inaczej. Ja mam inną teorię. Jaką? Że oni się przez wieki eony bili tutaj i potem wlecieli w kosmos i kontaktu ze sobą nie mieli. Mi się wydaje, że chyba nie. A mi, że tak. A mi nie. Może straciłem wszystkie jednostki, tylko bohater przeżył, nie? Nie zabiłem tych, co miałem zabić, to jest najlepsze. Fuck! No to syf, no to było na tyle, że chodzi o walkę. Nie, w końcu. A widziałeś to fajne zielone kółeczko przy końcu tury? To znaczy? Takie zielone kółeczko. Sesja wieloosobowa jest aktualnie zsynchronizowana. Aha, no. Naprawdę jest. Ja mam iść. Idziemy tutaj. Mhm. Jarzyna mówi, że Endless Legend jest chyba prequelem Endless Space. Mhm. No nie wiem, to dla mnie to trochę głupie. Dostałem 10 zł. Kurde, gdzie jest ta pierdzielona wioska? Bo to spacyfikowałem jedną i nie zaliczyło. To jest oznaczone. Będę Space można znaleźć Aurigę i ona jest jałowa i są na niej tylko ruiny. No niech wam będzie. Wszystko jasne. O, cholera. Zajął mój teren, pederasta złamany. Ej, bo mi tutaj ludzie zaczynają trochę okrążać. Dobra, trzeba trochę to się postarać. Ile masz terenów? 2. Tylko 2. I chciałem miasto postawić na innym terenie. Przykra sprawa. Nic. Tarancze będzie trzeba bić. No, trzeba będzie bić dziadów. Karalucha jednego. Się spikniemy i tyle, nie? No. A bo to mi się będzie też, tutaj moje 2 miasta się ładnie rozwijają. O, zima. I druga epoka. Winter has come. Came. Nieważne, nadeszła zima. Nieważne, nadeszła zima. Dobra, przekupię, bo mi coś zaraz trafi. Dobra, przekupieni. W sumie hajs mi się zgadza, więc może być. Winter is coming. Ty, bez kitu, hajs mi się zgadza, nie? Ciekawe. Idziemy. Kurde, co jest? Przecież wyprodukować 25... Jak wyprodukować 25 produkcji? Nie rozumiem. A podejrzewam, że chyba naraz, może naraz mieć 25 produkcji. Wtedy to by miało sens, nie? W sumie. Tak to trochę bez sensu w sumie, nie? No troszeczkę. System kanalizacyjny. Trzeba będzie jeszcze z tym konwersacyjnie. Klima w ogóle ładnie pod względem graficznym wygląda ogólnie. Te całe wiatry hulają. No pierwszy raz jak zauważyłem tą zimę, to bomba po prostu dla mnie. Pomyślał, że coś takiego fajnego mogą sobie myśleć, że przyszła zima i tyle. No. No. Tylko. Nie wiem, kiedy Transport Tycoon. Pomyślimy jeszcze. Okej. Potrzebujemy... Pusta tutaj. Zastosuj. Okej. Dobra, mamy osadnika. Nie zgadniecie, trzeba będzie go gdzieś osadzić. Tylko nie mów mi, że u góry. Czy mnie? Wiesz co? Na pewno tak, mogę się założyć. Zależy o którym terenie mówisz. Mówię o... No ja zajmę Linga, jeżeli to ci nie przeszkadza. To zajmę, ja chcę Lerntach, czy jak to się zwie, bo... Chyba, że oleję to, wybuduję armię i pójdę... tego cholernego Karolucha zdepcze. No może spróbować. Wiem, Luki, wiem. Chociaż w sumie ja mam na południu też teren, nie? I na, w sumie na zachodzie. Tylko nie mam tyle w sumie mocy przerobowych, tak? Podstawowa kwestia. Ja za dużo wojska straciłem na podbijaniu innego terenu. W sumie tu mam co? Jaki to jest teren? To jest zaśnieżony teren. A normalnie to co? To jest teren zielony czy teren pustynny? To dobre pytanie. Jakbym miał powiedzieć, którą bym grę wybrał, czy Endless Space, czy Endless Legend, to bym wybrał Endless Legend. Wiesz co, ja chyba Space'a. Z naciskiem na chyba, nie? Póki co. Pogram dłużej, to może zmienię zdania, no, ale na razie no jednak... Daj tej grze szansę. Nie, nie mówię, że ona jest zła, tylko tak... No nie wiem, no ciężko mi się w nią gra, przyznam szczerze. Trochę technologii i maski ci się gubi. A, trzeba zmodernizować troszeczkę wojska, bo trochę przestarzałe już były. Ja nadal mam te stare pociągi. Znaczy ja też, tylko ja też dodałem troszeczkę sprzętu tam na pierwszym poziomie, tak? Ale no. Zawsze. Ile? 218 pyłu, tutaj potrzebuję 168 pyłu. Miasta muszą urosnąć. Myślę, że wybuduję, że Riyad urośnie i sobie osadnika wybuduję i sobie wezmę ten teren tutaj. Żeby mieć chociaż 3. Jest! Jest! Lato! 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 Lato wszędzie dam 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 dam. Tych muszę wykończyć. No. Teraz musi się podleczyć. Dobra. Czy się opłaca kupić? Myślę, że tak. Też drogo wychodzi. Znaczy no nowa gra, nie? Ale z tego co widziałem, ktoś mówi, że za 70 zł można kupić grę. Tak, na Allegro. Na Allegro czy tam na innych sklepach internetowych no, można kupić. No. Za tyle się opłaca moim zdaniem. To jeszcze taka cena do zjedzenia, do przymierzenia, tak? Mhm. Ja dostałem zdanie, żeby dać wiosce 60 pyłu. Lol. A jak mam to zrobić? No mam 60 pyłu. No mam 60 pyłu i co mam zrobić? Aha, do tej wioski mam pójść. A, takie buty. Cholera, tak. Radość mi maleje. Mi radość maleje. Ej, skolonizowali mi teren. Gdzie? Aha, bo to jest mój teren, Boże. Nie, bo nic nie mówiłem. Jak zwiększyć zadowolenie w mieście? System kolonizacyjny... Albo tego. Albo rynek centralny, to wszystko ulepszenia są po prostu, nie? Oskid? Tak? Ty masz na drugie bungo? Nie. Bungo bungowski, tak? Bo ktoś cię pomylił z nim. Wiesz co, kiedyś to też mi czasami parę osób zwracało na to uwagę. A to już dawno nie słyszałem tego, że tak to imię argumentu, czy tam tej uwagi. Tego nie szybko. Czekaj, zadowoliłeś plemię Geldirus, które powiedziało ci, co musisz zrobić. Sprowadź bohatera z 10 paladian. Tak pójdziemy. Co mam zrobić? Że co? Nie rozumiem, o co chodzi. No za questy dziwne ogólnie. Nie wiem, jakieś kosmiczne, nie? Ja swoich właśnie nie. Ja mam tylko jedno zadanie. Akcyjne. Tyle. Nie wiem, co ty masz za dziwne frakcyjne. Znaczy ja nie zostałem frakcyjny, zostaję z tych wiosek, nie? Staram się z tymi wioskami dobrze żyć ogólnie. Chociaż wychodzi to różnie, trzeba przyznać.